Nie grałem na Genesie od 3 czerwca. Mamy 14 czerwca. Zająłem się trochę inną serią. To jest oczywiście kopia, gdzie gram sobie i buduję sobie na Creative na Genesie. A z tego co widzicie, mamy 1.21. Pobrałem sobie sodium, jest sodium. Jeszcze teksturpaka sobie włączę, dlatego teraz już intro myślę, że mogę włączyć. Dawno nie nagrywałem Genesie, prawie. Spawn trochę mi laguje. 15 FPS-ów widzowie. Dlatego uciekamy ze spawna. W końcu wyszło 1.21. Wiem, co i jak to działa. Wiem, jak powinienem zdobyć buzdygan. O, już się trochę lagi ogarniały. Butelki z bedomenem akurat mi się bardzo przydadzą. Teraz sobie podlecimy do naszej bazy tymczasowej, czyli do Strongholda. Tu jeszcze masę rzeczy mi zostało tak naprawdę do zrobienia z tego, co widzicie w drzewie. Bedomen 2 z takich kluczy sobie weźmiemy. I pozostałe rzeczy się pozbędziemy. Bierzemy pustego shulkerboxa i sobie szybko znajdę kordy jakiegoś i szukamy trial spawnery. Dobra, 2 sobie wypijemy. Badamy 2. I teraz jak podejdę tutaj, zmieniło się. Real Omen na pół godziny. Jest złowieszcza próba. Działa. O, wiemy to mieć. Oczywiście to nie wydropi niestety, szkoda. Ale nieźle biją. Kurde, musiały być gówniaki małe. Rzuciło mi... Mamy klucz! A, tylko jeden. Dobra, czyli mamy jedną szansę na razie. O, tam też mamy. Mamy na razie jedną szansę na zdobycie części do buzdyganu. Niby trudniejsze, ale pająki te same. Drugi klucz! Nice! Czyli jak znajdziemy ten skarbiec, to będzie dobrze. Oj, tu mamy złowieszczy skarbiec. Uwaga, widzowie. Czy uda się za pierwszym razem? Pewnie nie. Po prostu takiego karta. Revolting. Okej, książkę. Density 5. Dobra. Oczywiście ten enchant da się zdobyć. Jest na buzdygan. Da się zdobyć w pole do zaklinania. Nie dostałem, prawda? Niestety w tej strukturze nie udało mi się znaleźć ciężkiego rdzenia. Dlatego szybko znalazłem kordy do drugich komnat prób i tam za pierwszym razem, przy pierwszym złowieszczym skarbcu, dostałem... Nie! Mamy to! Ciężki rdzeń. Jak zdobyłem ciężki rdzeń, pobiegałem jeszcze chwilę do komnat prób i po jakimś czasie wróciłem do swojej bazy tymczasowej, więc trzymajcie jeszcze tutaj takiego jakiegoś timelapsa, no krótszego, to prawda, ale jednak zawsze coś.
Kurczę, nie wiem, czy mam lapis gdzieś tutaj. Dobra, nieważne. Chyba, że po prostu w następnym odcinku się widzimy, jak ogarnę sobie enchantowanie tego. I po prostu w przyszłym odcinku coś tam popróbujemy, ale naprawdę dosyć szybko zrobimy. Bo przy trzeciej próbie 45 minut nagrywki. Nieźle. Dobra, zostawiajcie łapkę w górę. Czekam, aż Feder wypuści 1.21 i na Federze trochę pogram na GNS-ie. Idę nagrywać drugą serię, którą będę chciał wam wstawić już na wakacje pewnie. Elo!